Czas na 7 wspaniałych pytań. Dlaczego kiedyś mówili na ciebie bułgarski sztangista, a dziś mówią Alvaro? To było jeszcze za czasów juniorskich, kiedy posturą przewyższałem moich kolegów. A dziś mówią Alvaro, to jeszcze też było za tamtych dawnych czasów, kiedy miałem bujną fryzurę i używałem tak dużo żelu jak dzisiaj Wojtek Zydroń. No i stąd się to wzięło. Kto w pogoni spędza najwięcej czasu przed lustrem i co on tam wyprawia? No jak już wcześniej wspomniałem w poprzednim pytaniu, zdecydowanie Wojtek Zydroń. Dlaczego żużlowcy skręcają tylko w lewo? Dobre pytanie. No bo nie ma zakrętu w prawo. Czy polska lekka atletyka dużo straciła na tym, że zostałeś piłkarzem ręcznym? Raczej mogła na tym zyskać piłka ręczna, bo mamy czy to Majewskiego, Małochowskiego, także są ludzie, którzy robią dobrą robotę w lekkiej atletyce. Jak wspominasz moment z meczu z Wybrzeżem Gdańsk, gdy z powodu kontuzji nie byłeś w stanie dobić do ławki? Z tej perspektywy czasu żałuję, że tak się wydarzyło, ponieważ mogliśmy ten mecz wygrać, a kontuzje się zdarzają, czy to dzisiaj, czy to jutro, także to jest sport. Jak określiłbyś finansową sytuację klubu, w którym grasz? Zawsze może być lepiej. Zamiast pytania, prośba. Zaśpiewaj fragment swojej ulubionej piosenki. ulubionej piosenki. Znów dziś przeszła obok mnie. Dziękuję. Dzięki, pozdrawiam. Oh, yeah.